Dzisiaj trzeba będzie sięgnąć do najgłębszych zasobów optymizmu. W końcu jakaś normalna pogoda. Pada sobie deszczyk, podlewa drzewka. Nie jest duszno. Nic się nie pyli. Człowiek się nie poci. Nie spali sobie gęby. W końcu jest ok. Można sobie bez wyrzutów sumienia posiedzieć w łóżeczku, poczytać książeczkę, poczekać, aż zrobisz śniadanko. Mam nadzieję, że idealny szybko. Dzień. Może i nam zalało przedsionek, ale za to prawie wszyscy wyjechali i mamy teraz widok ładny na jezioro. Jak tam, już coś lepiej? Troszkę lepiej jakby. Tak w zasadzie to mamy takie zapasy jedzenia, że moglibyśmy 3 dni z przyczepy nie wychodzić. 3, więcej. Ciepło jest, bo jest 21,7. Zobacz, mamy parcelę z basenem. Ale mamy w planie wyjść dzisiaj, bo chcemy jechać do Bolzano, pokibicować kolarzom. Zobaczymy, czy pokłady optymizmu pozwolą nam tam dojechać. Oni to muszą mieć pokłady. Oni muszą mieć duże pokłady, bo jadą przez jedną przełęcz w Szwajcarii, na której jest +2 stopnie i też leje. Smacznego. Śniadanie do łóżka. Stolik do gier planszowych się przydaje. Dobra. Michał? A ty serio myślisz, że to ma jakieś znaczenie, gdzie jest ten kołnierz? W naszym obecnym położeniu chyba już nie ma. Chyba już nie ma znaczenia. Prognozy mówią, że ma padać jeszcze tylko 5 dni. To w sumie fajnie. O, ktoś idzie. Odpoczniemy. Trwa masowa ewakuacja kempingu. Wszyscy już chyba wyjechali oprócz nas i tam jednej przyczepki. Cały kemping dla nas. No dobra. Jest fajnie, bo nie jest duszno, jak widzicie. Ruszamy do Bolzano. Zobaczyć, jak wyglądają zamarznięci kolarze. Mamy 113 km. Nawigacja nam pokazuje, że będziemy jechać godzinę 34 i śmigamy taką przez góry, na razie na Trentino, a potem skręcamy na autostradę na Bolzano. Chmury są niziutko, zaraz chyba w nie wjedziemy i nie będzie już nic widać. Właśnie zatrzymaliśmy się na stacji sprawdzić, co się dzieje, bo na live trackach się okazało, że wyścig nie wystartował. I odpaliłem transmisję i faktycznie kolarze stwierdzili, że w takich warunkach nie będą jechać. Złożyli protest. Start został przesunięty na 14. Trasa ma być skrócona, bo tam śnieg pada. Jest ulewa +2 stopnie, więc mamy jeszcze trochę czasu. Ale jedziemy chyba. Albo do Werony skręcamy, bo tam nie pada. Jedziemy do Bolzano? Jedziemy do Bolzano. Jedziemy wśród gór i chmur i leje już 13 godzinę. Fajnie, nie będzie suszy. Koreczek się zaczął. 14 km będziemy jechać godzinę. To w sumie fajnie. Bo nie będziemy mokli tam. Siedzimy w ciepłym. Minęła godzina. Zostało jeszcze 11 km.
Jedziemy już 2,5. Można się zdrzemnąć przynajmniej. Ale na szczęście Giro też nie wystartowało. Bo jest pogoda taka, że nie wystartowało i decyzję podejmą niebawem, czy wystartuje. Jedziemy już 3 godziny i powoli się coś ruszyło. To w sumie dobrze, bo wyścig nie wystartował, więc możemy wracać. A co to na lawetce jedzie? Jakieś Ferrari. Albo się popsuło, albo taniej na lawetce. Zobaczcie, jedziemy. Tylko kabany nie jadą na prawym pasie. Słuchajcie, stoimy, a kolarze ruszyli. Mają 60 km do Bolzano, a my mamy 5. I ciekawe, kto będzie szybciej, oni czy my. Dojechaliśmy, zaparkowaliśmy. Idziemy szukać trasy, a potem chyba czegoś do jedzenia, bo tyle godzin jechaliśmy, że umieramy z głodu. Kamperowcy, jak widać, zaparkowali sobie pod supermarketem, na jakimś chyba płatnym parkingu, albo niepłatnym. A my idziemy teraz tam na trasę. W sumie fajnie, że tak pada. To nie będzie tłumów przy trasie, więc może będziemy w pierwszym rzędzie kibicować. No i jakieś miejsce było postojowe. Ale mamy farta. Dotarliśmy do trasy, zdążyliśmy. Zobacz, fajne. O, może tam się zbijemy. Chociaż nie, lepiej na dole. Kolarze jeszcze mają kawałek. Jedzie ucieczka. Julien Alaphilippe jedzie w ucieczce, więc zobaczymy pierwszą grupę zasuwającą po zwycięstwo, po próbę zwycięstwa. A 2 minuty za nimi jedzie peleton, więc będziemy 2 grupki widzieli przemarzniętych kolarzy. Kolarstwo, jeśli chodzi o kibicowanie, jest sportem dwojakim, bo kibice kolarscy co roku mają 3 wielkie Grand Toury, to są takie imprezy rangi, powiedzmy, Mistrzostw Świata w piłce nożnej albo Europy. No i się dzieje, tych wyścigów jest masa. Na początku ciężko to wszystko ogarnąć, zrozumieć, bo wydaje się to mega nudne, jak 200 typów jedzie 5 godzin na rowerze, ale jak się zrozumie strategię i to, że to jest sport drużynowy, to potrafi to tak wciągnąć, że się nie można oderwać od telewizora. A druga strona kibicowania kolarstwu to jest właśnie takie kibicowanie na żywo, bo się jedzie nie wiadomo skąd, stoi się godzinę, a potem kolarze się widzi przez jakieś 3 sekundy. No ale fajnie zobaczyć to chociaż raz na żywo. Sprawdzanie trasy i obstawianie. Czyli kolarze są coraz bliżej. Zanim ci kolarze przejadą, to wcześniej 200 samochodów pojedzie. Jedzie ucieczka. No tak to wygląda. No i mamy peleton jakieś 2 minuty później. Czy ich dojdą przed metą, czy nie dojdą? Gdzie jest różowa pantera? Jest różowa pantera. Rafał!
takie kibicowanie, nie trzeba długo stać, za dużo tam wypatrywać, przejechali i już. Dlatego najlepiej kolarstwo oglądać na górce i taki mieliśmy plan generalnie, żeby tu przyjechać z rowerami, bo tam zaraz jest podjazd i wtedy nie, kolarze nie jadą 60 na godzinę, tylko 20 albo mniej. No ale pogoda dzisiaj słaba na rower, więc idziemy pozwiedzać Bolzano. Tak jeszcze dodam dla tych, którzy z Was nie śledzą kolarstwa, to Giro jest największą, Giro d'Italia jest największą imprezą kolarską we Włoszech, którą żyje pół kraju. Jest 115 lat tradycji. Ten wyścig ma 3400 km, 21 etapów i chyba 44 tysiące metrów przewyższenia, więc przez 3 tygodnie jest impreza, chłopaki jadą i wszyscy się bawią. Wjeżdżamy na premię sprinterską, która już leży na ziemi. Zaraz po przejechaniu peletonu został już wznowiony ruch i wszyscy jeżdżą. Tak naprawdę przerwa w ruchu to jest pewnie około godzinki dla takiego miasta. Ostatni raz pcham się samochodem we włoskie miasto. Jakbym miał jechać tu kamperem, to bym się zachlastał. Bym pewnie zaparkował 10 km przed miastem i prędzej doszedł z buta. Ale bym miał dużo ruchu wtedy. Próbujemy dojechać na starówkę jakąś i tak krążymy i szukamy parkingu, gdzie można by zaparkować. I póki co nam nie wychodzi, ale się staramy. Udało się zaparkować przy ulicy tylko 1,5 km od starówki, więc idziemy na krótki spacer. Mieliśmy iść do muzeum, w którym jest mumia, gość wykopany z jakiegoś lodowca w Alpach, którego wiek szacowany jest na ponad 5000 lat. Że 5000 lat temu ktoś go włócznią dziabnął w płuco, on padł, zamarzł i tam leżał gdzieś wysoko w Alpach. I to jest podobno tutaj super atrakcja i sensacja ogólnoświatowa, no ale niestety nie zdążymy już, więc po prostu pójdziemy na Starówę zobaczyć, jak wygląda to miasto. Wagoniki jeżdżą w chmurę, można wjechać sobie w chmurę. I ona nad tymi blokami przejeżdża. Ciekawe, dokąd ona jedzie. W ogóle się nie przygotowaliśmy ze zwiedzania Bolzano, bo przyjechaliśmy zobaczyć tylko kolarzy. Chcieliśmy coś zjeść, ale wszystkie knajpy zamknięte, bo siesta. W sumie fajnie, nie będziemy grubi. Cukiernia otwarta, ale jest ciastka na obiad. Tak wygląda starówka. Dużo tu ludzi jeździ skuterami i rowerami. I taka ciekawostka, jeżdżą na rowerach z parasolami. Miska na szczęśliwą zupę, a tu zobacz. Wkładasz telefon i głośniej gra. Idziemy szukać frytek, Ewa już wyczaiła coś. Jakiś market, może suszonych ananasów pojemy. O, zobacz, coś otwarte. A to jakaś drinkownia. Doszliśmy do ryneczku i tutaj chyba była meta Giro E. To jest taka impreza dla amatorów, którzy chyba startują na rowerach elektrycznych. Chyba, tak na 90%. Więc jak ktoś chce wystartować w Giro, to też może i trochę poszukiwać. To jest e-bike experience. Chyba.
chyba e-bike. Może nie jest wykwintnie, ale jest tanio. Jest wykwintnie. No dobra, popatrzaliśmy na starówkę, zobaczyliśmy kolarzy, zjedliśmy frytki. Teraz jeszcze dopychamy lodami. Byliśmy w sklepie po warzywa. Chyba można powoli spadać. Dotarliśmy do samochodu. Powiem wam, że no nie jest łatwo być optymistą w ten dzień, który nas tutaj trochę wymęczył. Wracamy do przyczepki, coś zjeść normalnego, wyschnąć, odpocząć. A wy się trzymajcie. Zobaczcie jeszcze ten filmik. I widzimy się w następnych odcinkach przygodowych z Włoch. Tak, a zatem przepraszamy. Do widzenia.